Chrystus wstał, prawdziwie wstał. Przeszliśmy razem z Nim przez paschę, przez moment, yy, kiedy oddawał swoje życie, chociaż mógł je w każdej chwili zatrzymać dla siebie. Zrobił to dla nas z miłości. Yy, I dzisiaj przechodzimy. Na drugą stronę. Pascha jest przejściem. Kolejne sześć odcinków będzie nam pokazywać spotkania Chrystusa z martwych wstałego ze swoimi bliskimi, ale także obecnego w kościele w kontekście aniołów. W każdym z tych spotkań są obecni aniołowie. I dzisiaj pierwsze. Dla mnie osobiście, dla Marii Magdaleny z chrztu, wyjątkowe spotkanie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc. A kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej. Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im, zabrano pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus, Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego, Panie, jeśli Ty Go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie Go położyłeś, a ja Go wezmę. Jezus rzekł do niej Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do Niego po hebrajsku Rabuni, to znaczy Nauczycielu. Rzekł do niej Jezus, nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im. Wstępuję do Ojca Mego i Ojca Waszego, oraz do Boga Mego i Boga Waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział: Kim była ta niezwykła kobieta, Maria Magdalena? Mogłabym teraz przez godzinę opowiadać o niej samej. Może jeszcze kiedyś zrobię to, tak żebyście mogli to usłyszeć, ale dzisiaj tylko takie podstawowe wiadomości. To, co wiemy o niej z pisma świętego, to to, że Jezus wypędził z niej siedem złych duchów. I po tym wydarzeniu pozostała pośród jego uczniów, usługując mu. To ona była pod krzyżem. I to właśnie ją widzimy, y, jako tą, która przychodzi do grobu y, w dzień zmartwychwstania, obrzasku. Y, nie można mylić jej i łączyć jej z, ani z Marią, y, siostrą łazarza, ani z jawnogrzesznicą, y, która też prawdopodobnie była po prostu inną kobietą. Jose Prado Flores, która ma fantastyczną konferencję, można ją odszukać w internecie na temat Marii Magdaleny wskazuje na to, że skoro Jezus wypędził z niej siedem złych duchów, to znaczy, że ona była mistrzynią nie tylko w grzechu nieczystości, na które się tak najczęściej wskazuje, ale tak naprawdę w każdym z tych grzechów, które są wymieniane jako grzechy główne. Maria Magdalena była pierwszą, największą grzesznicą. Od momentu, kiedy się nawróciła, była pierwsza w nawróceniu, a później została też pierwszą, najbardziej gorliwą apostołką. W tej scenie, w której ją widzimy, a która jest kontynuacją, już drugim przyjściem Marii Magdaleny do grobu, ponieważ przed chwileczką Przyprowadziła do grobu Piotra i Jana. Oni, mężczyźni, zajrzeli do grobu. Jan pisze w swojej Ewangelii, że ujrzał pusty grób i uwierzył. A Maria Magdalena stoi i płacze. Zagląda do środka, widzi dwóch aniołów w bieli. Zauważcie, że nie ma mowy o skrzydłach po prostu mężczyźni w bieli. Zazwyczaj aniołowie, kiedy zwracają się do jakiegoś człowieka, najczęściej na początku pada zdanie: Nie bój się. Muszą kogoś uspokoić, ponieważ zobaczenie aniołów jest wielkim wstrząsem dla człowieka. A Maria Magdalena nie boi się, oni nie muszą jej tego mówić. Ona widzi aniołów, i ci aniołowie nie robią na niej żadnego wrażenia. Jest tak zatopiona w swoim bólu, w swoim przeżywaniu, swoich emocji, że nawet aniołowie nie robią na niej wrażenia. Dla niej pusty grób nie jest znakiem, i świadectwem tego, że jest się z czego cieszyć. Dla niej pusty grób jest kolejną stratą. Ona chciała być blisko Jezusa, którego znała, którego doświadczała, którego mogła trzymać za rękę, którego mogła słuchać, być blisko niego a jego ciała nagle nie ma. Było to dla niej tak dużym wstrząsem, że, y, że emocje ją zaślepiły, nawet na wydarzenia, które się działy wokół niej. Ona nie widzi, że świat wokół cieszy się ze zmartwychwstania, że stworzenie odżyło, y, że to już jest nowa rzeczywistość. Ona pozostała nadal w grobie. I dopiero Jezus jest w stanie ją z tego wyrwać. Nawet w pierwszym momencie jeszcze go nie poznaje. Ale zwraca się do niej w bardzo szczególny sposób. Imię Marii Magdaleny składa się z dwóch członów. To drugie, Ten drugi pochodzi od słowa Michdal, które było określeniem koszar. Miasta, w którym były koszary. O Marii mówiono więc, że jest... Kobietą, Marią, z koszar. To ten przydomek ym, przywoływał jej na pamięć wszystkie smutne, trudne sytuacje w jej życiu, y, wszystko to, o czym może wolałaby zapomnieć, z czym wiązały się jej słabości, y, trudna przeszłość. Jezus zwraca się do niej jej prawdziwym imieniem mówi do niej: Mario. A to imię Miriam. Oznacza pełnię radości, piękną, szczęśliwą kobietę. Jezus zawsze się tak do niej zwracał. Dla Niego zawsze była po prostu Miriam. W Jego oczach zawsze była warta kochania, była piękna i była godna Jego miłości. Jak jest w Twoim życiu? Może Ty też wciąż wpatrujesz się w grób, w to, co jest Twoim trudem, tą, tym, tą przestrzenią, w której doświadczasz śmierci. Może jest to związane z jakąś bardzo realną stratą, może kogoś bliskiego, a może z jakimś wydarzeniem w Twoim życiu, które było naprawdę traumatyczne. Dzisiaj, Jezus. Chcę, żebyś spróbował się odwrócić, rozejrzeć wokół. Nie chodzi o to, żeby bagatelizować trudne sprawy w swoim życiu, ale zrobić krok w stronę życia, otworzyć się na coś nowego, na łaskę, z którą Jezus przychodzi, przychodzi z mocą swojego zmartwychwstania. Ono wydarzyło się. Historycznie, w jednym momencie, rzeczywiście, ale konsekwencje tego yy, dzieją się na co dzień. Odczuwamy yy, to, może nawet nie odczuwamy, my tylko doświadczamy realnej zmiany, która wtedy nastąpiła. Zbawienie już jest dla nas wysłużone. To, co do nas należy, to je przyjąć. Czy dzisiaj zdobędę się na to, yy, żeby dać Jezusowi szansę? Pokazać mu, że e, rzeczywiście chcę przyjąć Jego miłość, chcę przyjąć to zbawienie. I druga kwestia, jak Jezus zwróciłby się do mnie dzisiaj? Jakie jest moje prawdziwe imię, które świadczy o mojej tożsamości? Może na co dzień używam jakichś przydomków, może jakiś przydomek do mnie przylgnął. Jestem z czymś wyjątkowo kojarzona, kojarzony. E, coś, co mnie już uwiera, co jest dla mnie trudem. Jak Jezus zwróciłby się do mnie dzisiaj?